Siema, dzisiaj trochę skończone już jest. Tam gdzie jest luźny materiał, trzeba by było jeszcze jakoś to przelecieć, nie? Trzeba by było jakoś to przelecieć odtłuszczaczem jakimś, nie wiem, benzyną czy czym. No i można przygotowywać do malowania, jak już się przygotuję do malowania i jeżeli już uda nam się wyspawać to mocowanie wahacza, no i ten element tu, no to będę w stanie założyć wahacz, czyli co, wahacz, sprężyna, tarcze kotwiczne z kotwami, być może już koła bym założył, no i jakoś by to potem poszło, bo mógłbym go już opuścić na dół, jeżeli by wszystko pomalował, wszystko przygotowane, opuszczam wtedy auto na dół, kończę podłączenie silnika, no i jak już mam silnik podłączony, auto na ziemi stoi, to pierwsze odpalenie. Basie, mało miejsca na głowę, ale jak się klapę otworzy, to zupełnie inny świat. I przewietrznie jeszcze i wpierdzielam tą żółwkę, bo już mam mało zapasów. A dostałem ją w bonusie od brata. No i co? Żyć nie umierać, nie? I wpierdalać do żywkę. Coś tam popieprzone jest, kurde, jeden kabel ucięty, czerwono-brązowy i kurczę, muszę zobaczyć. Chyba na forum napiszę chłopakom, żeby mi pomogli z tymi kablami, bo te schematy, coś tam na nich jest, ale akurat tego, czego szukam, nie ma, jak to zwykle bywa. I grzebię w komputerze w takich pierdółkach, w takich schematach różnych. Także niezły początek dnia. Teraz w planach mam kontynuację zadań z moich, które jestem w stanie zrobić samodzielnie. Ze spływaniem to jest taki problem, że jest cienka blacha. Woda nie przepalić tej blachy, żeby wszystko było w porządku, dać komuś, kto jest bardziej wprawiony w spływanie. Dzisiaj myślałem, żeby ściągnąć bak paliwa. Bak paliwa idzie weg. I zamontować ten łącznik ze skrzynią biegów, drążka biegów, nie? To jestem w stanie zrobić. Zobaczymy, co tam się kryje pod tym, bo tutaj często nad tą puszką całą jest rdza i zobaczymy, czy rdzy będzie tyle, że da się to jeszcze jakoś do kupy zebrać, czy tu już jest lipa. Dużo zadane jest, tak mówię, no ciężko będzie, ale nic, będziemy dalej. Dzisiaj gorąco jest, mam przygotowane wszystko, co potrzebuję, przyniosłem narzędzi jeszcze, mamy taką miskę olejową, miskę do oleju i kanister duży, pusty. I co patent jest taki, żeby zlać. No bo tak jak tu widać, tu jest dopływ do pompy paliwowej, do paliwa. I tutaj większą odczepię i zleci tylko tyle, ile jest to aktualnie do tego poziomu, bo jest przechylony. Ja na ten moment nie jestem w stanie go postawić w żaden sposób. No to okazało się, że nie ma tu w ogóle tego paliwa. Chyba nawet lepiej będzie łatwo wszystko sobie zorganizować. Teraz tak, to nie jest tego typu. Tu ta rurka jest zabezpieczona takimi trzema blaszkami tutaj. Z tego co mi kolega z niej mówił. No tragiczne, no, bo trzeba zapamiętać ułożenie tych blaszek. Żeby później się z tym nie certolić i nie mieć problemów z tym, nie? Także tu gdzieś jest pewnie dopływ, tam prowadzi zbiorniczków jeszcze. Mało miejsca, koło będzie i go już nie zmienimy. Koło tu będzie cały czas. No, nie będzie tak źle, bo jest typu pełno. Dobra, lecimy z tematem. Main factor, the rhythm dips and feels like it's on a lazy boy relaxer. You can say the master of the ceremony, conduct and orchestrate, gaining hegemony. Testimony, you can say the hush factor, but I don't mean to lecture, homie. You know me, the blonde side and fisticuff got you unaware. Velocity shifting up, ripping up the gearbox, hot metal grinding. The force of love and the loss of it colliding. Rising high tides, eyes wide open. You can say intense frequency groping. Unfortunately.
watching it turn out and you're hoping. All while I stay calm and cool, you can say that it's a textbook finish from the intro. I got the eye opener like Vitaly Klitschko. This psychotherapeutic music, we're going through it. One might grow hair and lose it. See, I don't care when the resolution's 24-bit, immortalizing the sound of kick spitters when recorded. Parting with this will be such sweet sorrow. I holler at the wee bread and wonder, you only heard in mono. The scrawny words are hollow and you only learn to follow. I put everything on it like when I'm served gyros and breakthroughs in audio, cause many things are dated. If anything, it sound fresh like the day I made it and overshadowed those throwing broken arrows. I'd rather delete a beat and kill your hosts or collabos and break it up like 4-year-olds till toys are wrecked. Just keep your finger on the search button pointing left, 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 left. You can say. About rims or icy gems or gators, or much more like one dinner plate with two kind of potatoes. Yo, I used to be nice, but now I'm cold and frigid. You worthless, defeating the purpose, you tall midget. You backseat driver, you strive for a bullshit. Uh-huh. You present past tense, yeah, the future's fucked up, I'm convinced. You can say, yeah. Run for your life, cause I'm after it. I dispose of foes, spit a slang that's accurate. I'ma hit you hoes, forceful bang, crash your whip. Resourceful man, paranoid, clapping shit. Tell your girl, shut the fuck up, I'll slap the bitch. Niggas stay stuck off the buzz of hash and clips. We're a $10 bill, Captain Ass's trip. I speak the truth like 21 beers and a half a fifth. I wear many hats, one is MC, two is activist. Three is any trade, it's true, I'm the jack of it. And I ain't rapping if I don't have flavor. I'm dope like Haram, but I'ma tell you about it later. I'm a ting trier, bring fire for the haters. I am the hip-hop, what pussy gets the players. And I stay playing, stay spraying. Flex a league assist and eat down as I'm delaying. I'm playing. Running through it. Uh-huh. You can say I'm way unconventional and true it. The principle and main factor, the rhythm dips and feels like it's on a lazy boy relaxer. You can say the master of the ceremony, conducting, orchestrate, gaining hegemony. Testimony, you can say the hush factor. But I don't mean to lecture, homie. You know me, the blind side and fist. I see you shifting up, ripping up the earbuds. Siema, witajcie z powrotem. Dzisiaj jest skok w przód, nie? Dzisiaj mamy niedzielę. No i co się przez ten czas stało? W sumie to wróciłem do domu, bo stwierdziłem, że już na działce nie ma co siedzieć i tak jest weekend, także warto byłoby jakoś tutaj go spędzić przy z piwkiem normalnie z cywilizacji, gdzie sklep jest blisko, gdzie jest normalnie bieżąca woda i tak dalej, nie? No i jakie wiadomości? Co się stało? W piątek, kurczę, jak szkwałem, wbił mi się opiłek w oko i byłem tego zupełnie nieświadomy, dopóki tu nie przyjechałem i gdzieś tam ojciec coś tam zrobił, jakieś zdjęcie mi przy przybliżeniu z lupą, najebiście dużą i tam właśnie taką kropeczkę zauważył, coś tam próbowaliśmy wyciągnąć to sami, tam papierki różne i zadziorki, coś takiego, no ale w końcu jak się nie udało, tak się nie udało, poszedłem na store. Ludzi było w ciul, jak zwykle, ale udało mi się jakoś tak przebrnąć węgorzem pomiędzy nimi.
i ten, wzięła igłę. Igła mi działała w oku, żeby wyciągnąć to. Kurde, tak samo jak w skórze coś wpadnie do skóry, nie? Prawe oko. Śmieszna sytuacja. Tam widać Leon nawet. Leon, chodź ty, chodź. Chodź, Leon. Dobra, tu są te elementy, które muszę jakoś odświeżyć, nie? Ten uchwyt jest tutaj ułamany i będę musiał go posłować w jakiś plastik, nie? Bo i tak ktoś tutaj rzeźbił, więc nie wiem, czy nie byłoby lepsze, jakbym po prostu go na nowo wymienił całkowicie. No, pospawam go, bo mam taką możliwość, nie? Które wyczyszczę w środku i obwinę taśmą taką termiczną, nie? Żeby lepszy przepływ był. Izolację zewnątrz od wewnątrz. Chodzi o to, żeby nie było różnicy. O, tak to więcej działa. Yo, I put words together like fixed marriages. They learn to love. I would never choose for myself like asparagus or pink shirts. The stink lurks, shake the pen, the ink works. The stink works throughout the studio. You came in spitting your flow, was like an open duty hole. This bug, you thugs, you wear butt plugs. Used to go swear and hug lug nuts. I don't rhyme about rims or icy gems or gators. I'm much more like one dinner plate with two kind of potatoes. Yo, I used to be nice, but now I'm cold and frigid. You worthless, defeating the purpose, you tall midget. You backseat driver, you stopper of bullshit. Uh-huh. You present past tense, yeah, the future's fucked up, I'm convinced. You can say, yeah. Run for your life, cause I'm after it. I dispose of foes, spit a slang that's accurate. I'ma hit you hoes, forceful bang, crash your whip. Resourceful man, paranoid, clapping shit. Tell your girl, shut the fuck up, I'll slap the bitch. Niggas stay stuck off the buzz of hash and clips. We're a $10 bill, copped an acid trip. I speak the truth like 21 beers and a half a fifth. I wear many hats, one is MC, two is activist. Three is any trade, it's true, I'm the jack of it. And I ain't rapping if I don't have flavor. I'm dope like Haram, but I'ma tell you about it later. I'm a ting trier, bring fire for the haters. I am the hip-hop, what pussy gets the players. And I stay playing, stay spraying. Flex on the assistant, eat out as I'm delaying. I'm playing. Running through it. Uh-huh. You could say I'm way unconventional and true. The principle and main factor, the rhythm dips and feels like it's on a lazy boy relaxer. You could say the master of the ceremony, conduct and orchestrate, gaining hegemony. Testimony, you can say the hush factor. But I don't mean to lecture, homie. You know me. The blind side and fisticuff got you unaware. Velocity shifting up, ripping up the gearbox. Hot metal grinding. The force of love and the loss of it colliding. The rising high tides, eyes wide open. You can say intense frequency groping. Unfortunate turnout and you're hoping. All while I stay calm and cool, you can say. That is a textbook finish from the intro. I got the eye opener. Like Vitaly Klitschko. This psychotherapeutic music, we're going through it. One mic. Grow hair and lose it. See, I don't care when the resolution's 24-bit. Immortalizing the sound of kick spitters. When recorded, parting with this will be such sweet sorrow. I holler at the weak bread and wonder. You only heard in mono. The scrawny words are hollow and you only learn to follow. I put everything on it, like when I'm served gyros and breakthroughs in audio, cause many things are dated. If anything, it sound fresh like the day I made it. And overshadow those throwing broken arrows. I'd rather delete a beam, kill your hosts or collabos. And break it up like 4-year-olds till toys are wrecked. Just keep your finger on the search button, pointing left, 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 left. You can say. You can say. Na pewno ten element musi być odpowiednio przygotowany do tego, żeby spełniał swoją rolę, funkcjonował i nie był problemem, bo o ile się dobrze orientuję, to ten element przychodzi do turbiny. Tutaj mamy starą turbinę. Okej. Okay. I on przychodzi w to miejsce, do wylotu, nie?
do tego ciepłego, do tej ciepłej części, do wylotu. No i on tam właśnie w tym miejscu jest, no, no przy takiej, z taką uszczelką w tym, tutaj dochodzi taka uszczelka. Wszystko jest ładnie ściśnięte, reszta idzie do wydechu. No ale tak, to co, to mogę jutro, wezmę to, ten ze sobą do tam gdzie mam samochód. No nie wiem, czy będę jeszcze raz to przygotowywał jakoś. Zrobię tak, jak powinno być, nie? Tak, jak należy. Myślę, że szkoda zachodu z tym uchwytem, bo jakbym się w stówce zmieścił z nowymi, to byłoby dobrze. Będę myślał, czy ja się zawijam stąd, sprzątam później, jak wszystko robię później. Teraz mi się nie chce, to po co mam walczyć ze sobą, nie? Czy może lepiej walczyć ze sobą? No, to trzeba podać głębszej analizie. Tak czy inaczej, robota skończona. Dokończyłem i tu przychodzi, to słynne później. No, trzeba z tym walczyć. Tak tego zostawić nie można. Jestem znów na działce, przy samochodzie, znów coś będę grzebał. Zamówiłem parę pierdółek. Bandaże termiczne na wydech. Zamówiłem takie złączki różne do węży wodnych. I zamówiłem jeszcze opaski, nie? Opaski mi się przydadzą. Bo muszę je wszystkie wymienić na takie nierdzewne, żeby się nie pieprzyły. Zobaczcie na to. Ten element to jest mocowanie wahacza, zewnętrzne mocowanie wahacza, i było wycięte zupełnie, bo ta blaszka, co ta sam z tam podłogą jakby tego, górą, sufitem, ta blaszka była przekorowana na wylot, no nie, i po prostu musiałem coś z tym zrobić. No tak nie można było tego zostawić, nawet tam aplikowanie czegokolwiek, to by też nie pomogło, bo to nie jest środek do celu, tylko to jest tam jakoś tam no, ukrywanie tego, nie? Teraz jest zrobione porządnie, jest spawany nowy materiał w to miejsce i no i co, teraz zostało mi wyszlifować jeszcze jeden spaw, nie, z zewnątrz. Mamy ze sobą klucze. Dynamo elektryczne klucze mam ze sobą. One będą mi potrzebne do skręcenia bloku silnika z blokiem ze skrzynią biegów, no, odpowiednim momentem. Są tylko teraz tak skręcone krzychotką, nie są tam specjalnie siłą dokręcone, bo nie miałem tych kluczy. Patrzcie, czy tam dostęp jest, bo one są duże, długie, no i wziąłem dwa rodzaje, żeby mieć tam opcje, nie? Biorę się za robotę, będę teraz to skręcał i montował dalej. Mam filtr oleju, to dzisiaj domalowałem jeszcze, to jest taka rurka olejowa, która biegnie od chłodnicy olejowej do turbiny. Dopływ, bo spływ jest do miski olejowej. Dobra, lecę z tematem.
dzień jak co dzień. Dzisiejsze piwko. Tak, i sikacz. Co dzisiaj zrobione, no. Ciul, nie? Ciul. Ale już mi się nie chce robić tak wszystko. Miałem taki problem dzisiaj. Przełód mi ten przeszkadzał. Schował się za bardzo taki, co wyprzedza, co jest za przewodem do wyciągania, wyprzedzenia kąta zapłonu. Taki cyngiel, nie? A nie będzie tu widać. Myślałem, że ten, żeby spojrzeć w stronę kokpitu samochodowego, ale to słabo. No i co? I wyciągnąłem to w końcu. Zrobiłem takie przejście, bo on wciągnięty był w takim peszlu. Wciągnięty był za głęboko, no i nie dało się go w ogóle wyciągnąć. Myślę sobie na początku, żeby go jakoś, kurde, tutaj podejść, nie? Sprytnie. I ściągnąłem cały przewód, ale stwierdziłem, że w dupie z tym nie będę ściągał, przecież to jest tyle roboty, że ho-ho, nie? A tam samochód jeszcze jak jest poniesiony z tyłu, to z przodu ma mniejszy prześwit, no i to jest tak niewygodne, żeby go tam w jakikolwiek sposób, no cokolwiek tam majstrować, nawet to co ja się wziąłem za ten zbiornik paliwa, no nie, żeby go ściągnąć, przeczyścić i tak dalej. Tam jest tak mało miejsca, to jest tak niewygodne tam ta pozycja. Robiłem coś innego. Koniec dnia, nie? A ja mogę jeszcze coś zrobić, bo śruby są do końca tym momentem. Nie spojrzałem wcześniej tą śruby od tego, od łap silnika, no nie? Trzeba to gówno dokręcić. Jutro pewnie spawanko będzie. Ja sobie chilluję, jem sobie ciasteczka, zaskoczę po piweczko jeszcze jedno, bo czemu nie? Zobaczę, czy przyszły te elementy, te rzeczy, co zamówiłem na Allegro. I będę dalej majstrował w domu, nie? W garażu. Nie ma co spinać dupy, chociaż ja bym chciał mieć wszystko gotowe na koniec miesiąca, no nie? Ale kurde, myślę, że no będzie ciężko, żeby się wyrobić. Mam nadzieję, że przyszły miesiąc, tydzień po końcu miesiąca, właśnie 7 sierpnia, żeby to jest tak limitowy termin, no, żeby mieć już wszystko z głowy. Jeszcze jest jedna sytuacja, nie? Do opanowania. Już to prawdopodobnie będę odwiedzał okulistę, potem mam nadzieję tu wrócić, dalej działać w temacie. Chcę fluidonem pojechać wszystkie te profile, tu jakie będę już ruszał. Taki jest plan. A może później wyspawam, no i to jest taki niepewny z tym spawaniem nigdy. No, sam może się za to wezmę. Przecież to jest blaszka tylko, no nie? Kurze, to blaszka to jest lipa, bo cieniutkie takie. Nie wiadomo, czy się nie przepali, trzeba dobrze ustawić spowarkę. I w dwie osoby robi co najmniej. No ale ciul, no, co tu poradzić? Ty się papuj. I co ja tu będę robił?